Siema, zagrałem z Gimperem, to jest Siriusi, pozdrawiamy was ze streama z Gimpera. No a czat, cały czas możecie wrzucać jakieś rzeczy, albo jak chcecie mieć, albo jak, zamknęło się za mną, albo jak chcecie mieć pewniaka, że odpowiem, no to możecie wysłać donejcika. Donejciki są od dyszki, żeby ich nie było jakoś super dużo, żeby tutaj nie zaspamować. Widzicie, nie jestem taki łasy na pieniądze. Nie zależy mi, żeby ich było dużo, tylko żeby to było mniej, ale wartościowych pytań. A że wartościowy jest ten, kogo stać na zapłacenie dyszki, no to już inna sprawa. Babam. Strzelamy do harpi. Dobra, ciebie tam rozdupimy dewastatorem. Jeden strzał wystarczy. Cześć spelu. Cześć spelu. Kurwa, dobrze to ludzie wymyślili z tym spelem. To jest... Giga śmieszne. Co to? O Jezus, małpiszony. O! Tutaj zamiast żab właśnie są małpy takie w tym modzie. To jest giga dziwne. To jest giga dziwne. Kiedy reaktywacja Discorda? Nie no, dajcie spokój. Nigdy. Chociaż nie no, nigdy nie mów nigdy, ale... No aktualnie nie mam taki... O, to jest lepsze. Aktualnie nie mam takich planów. Pierdalaj, gościu. Trzeba tego mankubusa rozdupić. Znaczy się nie nazywa mankubus w tej grze, ale to bez znaczenia. Pokaż garnitury. Ja zapraszam na ostatni zgrzyt, mordo. Mógłbym w sumie tak go walić na łeb jak coś. Dziękuję za donajcik. O, bez treści. Ja tak czekałem, aż coś zostanie przeczytane, a tutaj bez treści donajcik. No dziękuję, pozdrawiam. Brak dźwięku z gry, masz takie małe błędy przy nagrywaniu. Ja nie dostaję u siebie szału, jak mi się coś takiego dzieje. Nie, jest dźwięk z gry. Tylko jest cicho. Mogę podgłośnić trochę, ale sprawdzałem i było w porzo. Macie dźwięk, czy nie macie dźwięku z gry? Czekajcie, teraz dam giga głośno. Jest, czy nie ma? Czat. Proszę mi napisać ładnie. No proste, że jest. No też mi się tak wydawało. Jest cichutko po prostu, żeby nie przeszkadzało. No teraz za głośno, no to wiem. Dowiadomisz, dobra, no to dam na 9 punktów może. Poprzednio było nasz. A, bo może tu jest ściszone. Wiem. No nie, no to jest okej. Okay. Jest okej, okay, czy jest za cicho? Wolicie głośniej? Może głośniej zrobimy sobie na to. Hmm? Może zróbmy na 12 punktów. O, teraz może będzie spoko. Dobra. Jazda. Kolega se musi umyć uszy. Proszę ściszyć. Dobra, czat. Teraz dawajcie znać. Co tam się dzieje. Kocham mojego psa Bilona. Dobra. A, to jest taki poziom, gdzie widzicie, mało jest rozpierduchy, więcej jest takich szachów. Z tymi... Bilonku! Piesku! Uczę się gwizdać jeszcze jak coś. 30 lat wiecie, że nie umiem gwizdać? Ostatnio zacząłem się w końcu bawić i tak wiecie. Nie no, teraz to chujowo, czekajcie, bo ten nie goni. No takie pojedyncze jestem w stanie, a czasami jak się skupię, dłużej poćwiczę, to... To jakąś melodyjkę zrobię, ale ogólnie no to work in progress. Jak coś. Work in progress. Jeszcze będą ludzie ze mnie. Zadowolony jestem z tego, że Warszawa ma nowego, starego prezydenta? No, szczerze, trochę mam to w dupie. To... W sensie... Dlaczego? Bo i tak wiedziałem, że wygra. I... No i tak wiem, że będzie szedł do prezydenckich za jakiś czas, więc... To tam niczego nie zmienia, tak de facto, nie? Nawet nie mogłem zagłosować, wiecie? Bo byłem zameldowany w mieszkaniu mojego taty. I mój tata sprzedał to mieszkanie i musiał mnie wymeldować. I nie mam meldunku. I się jorgnąłem, kurde, jak debil przedwczoraj. I się okazało, że już za późno, a w samorządowych... No już nie mogłem nawet tego tymczasowego miejsca wybrać sobie. Na zamieszkanie, tylko... No trzeba mieć meldunek, nie? Door is closed. Mechanizm głęboko w wodzie. No to zajebiście. No to będzie dobra zabawa.
Ogiechajsownik przyszedł cię zobaczyć ważne pytanie i czekam na dobra odpowiedź, bo będzie drama, gdzie jest 4 head projekt szczur, wytłumacz się. No ja też czekam na tą informację. Piszę do Kielczyka regularnie. To jest head projektu szczur. No i tak mnie przesuwa. Ja mówię, stary, to jest 6 lat. Gdzie jest ta gra? Gdzie jest ta gra, mordeczko? Co to? Jakaś dziwna plama. Wygląda jak jakaś creepy ryba wielka. Nie podoba mi się to. Może bardzo mi się to nie podoba, tak szczerze. Coś tu się niedobrego wydarzy. Nie, nienawidzę być pod wodą. W ogóle źle się czuję, jak tu płynę. Mam wrażenie, jakby miało się stać coś złego zaraz. Ej, ale tutaj wracam chyba... Nie wracam tutaj na początek? No proste, że tak. No to trzeba tam popłynąć. No więc nie wiem. Wiem, że ma być w tym roku. No ja czekam na tę grę. Znaczy już... Coraz mniej, no bo tak jest przekładana. Ale ponoć jest gotowa. W ogóle. I ja tam jeszcze jakiś czas temu grałem w takie demo. No to już się fajnie grało. Dobrze to wyglądało. Ale no tyle czasu, co to jest robione, no to dajcie spokój. Ja ostatnio się rognąłem, że to 6 lat, słuchajcie. Dobra, wciskam to i spitalam stąd. Bo zaraz tu ryby na mnie na bank wyskoczą. Albo ten gigant się odpali. Olbrzym idzie Buxton! W ogóle nie patrzę nawet. O nie, gdzie jest wyjście? Dobra, tu. Jest okej. Cześć Gimper, stary widz Hajer. Grzywkobrody, sałaton i te sprawy. Jak to kurwa. Z tymi głośnikami z sąsiadką? Chciałeś to zrobić naprawdę, czy pod publikę? Wiadomo, że ogólnie to raczej lepiej, że to się nie wydarzyło, ale jestem ciekaw. Dobra, grzywkobrody, sałaton to są czasy YouTube 2011, więc jesteś stary w chuj, gościu. Pozdrawiam cię serdecznie. Ogólnie z głośnikami, z wojny z Bubble Jet Raider, no to teraz już się mogę przyznać po latach, że te głośniki były... Crashowało mi grę. Kurwa, co jest? I nawet nie mogę... What the... Co? Czekajcie. No nie, no skraszowało mi grę. No co za... No to lip, no to se pograliśmy. Z głośnikami było tak, że to były puste głośniki. Niedziałające głośniki. No... I to były takie atrapy postawione na film, żeby dobrze wyglądały. Po prostu no, mój znajomy miał kupę takich głośników. Udało mu się je skołować. No i powiedział, że możemy zrobić taki filmik. No to zrobiliśmy. A sąsiadka, no nigdy nie było takiej sytuacji. Ej, znowu mi skraszowało w tym, patrzcie. Tak jakby to był jakiś błąd w ogóle, że się nie da dalej przejść. No nie, no dajcie spokój, wyjebało mi grę. No i to się nigdy się nie wydarzyło, no wiadomo, że nie ten, no to było takie, nawet coś myśleliśmy, czy ten, jeszcze inny znajomy się zaoferował, mówi, ja tam ten, znamy jakby paru policjantów w okolicy, no to w razie czego jak kogoś wezwą, to tak załatwimy, że nie będzie przypału. Ja mówię, nie no mordo, to już za grubo, nie róbmy tak. No i tam, no wiadomo, nic z tego nie wyszło, to takie było, żeby podkręcić troszeczkę ten cały temat, ale... Powiem wam ciekawostkę. Na sprawie sądowej, tam gdzie zostałem uniewinniony za torem, to na tych, na... przy ogłaszaniu werdyktu, tego nie było chyba tam potem w pisemnym uzasadnieniu, tak mi się wydaje, tylko słownie to sędzia powiedział. Powiedział, że to oczywiście uniewinniam, bla 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 i w ogóle. No ale panie Tomku, ja znalazłem ten film, gdzie pan chciał dokuczać sąsiadce głośnikami. Jakbym za to miał pana skazywać, to bym pana skazał. I że jak tak można starszej pani. I ja panu nie życzę, żeby na starość, jak pan będzie chciał w spokoju, w ciszy posiedzieć, żeby pana jakiś młokos wysadzał głośnikami w powietrze, nie? Ja tam taki, kurde, czerwony się zrobiłem ze wstydu, głupio mi było. I już nie chciałem mu tłumaczyć, że nie, proszę pana, bo to taka przewrażliwiona pani, ona policję na mnie nasyłała i w ogóle. No bo nie byłem w pozycji trochę, bo właśnie mnie uniewinniał i mógł jeszcze cofnąć wyrok, nie? Więc zamknąłem mordę. Znaczy nie wiem, czy mógł, ale ogólnie no zamknąłem mordę, tam nic nie mówiłem. I on mówi, no ja tutaj to oczywiście nie wpłynie już na wyrok, pan już go ma, ale ja bym chciał, żeby... Jeżeli pan odpalił te głośniki,
to żeby pan pojechał do tej starszej pani i ją przeprosił i złożył taką dokumentację do sądu z tej wizyty. Ja mówię, o kurwa, ale grubo, ale wspaniały sędzia, nie? Ale no i powiem wam, że nawet sobie skminiłem, jaka dojebana historia, nie? Że chcę to zrobić, ale ta pani chyba już tam nie mieszka niestety, gdzie ja tam ten, przy tym metrze Młociny wtedy. I ona już tam nie mieszka w ogóle i odnalezienie i teraz szukanie to jakaś masakra. A i z kwiatami chciał, żebym do niej poszedł, nie? I ja w ogóle mówię, jakie to jest giga dobre. Jak on to napisze, jeszcze mówię do adwokata tak, że ej, że może ja bym to zrobił faktycznie, bo to fajne. Plus tak nawet pragmatycznie myśląc, nie daj Bóg, za 10 lat będę miał jakąś sprawę, trafię na tego samego sędziego i on wtedy powie, no i pan Tomek tutaj, dobry człowiek, prawda? Ja, pomimo że już był uniewinniony, powiedziałem, proszę przeprosić sąsiadkę i złożył do dokumentacji sądowej, że poszedł z kwiatkami i... że poszedł z kwiatkami, prawda, i przeprosił, no to może przychylniej tam spojrzy, jak kiedyś mi coś jeszcze, jakaś noga powinie za jakieś głupoty i w ogóle... No, ale tak w końcu się nie udało tej pani znaleźć, potem to się rozmyło i już mówimy, dobra, trudno, nie? No to trudno, ale jakby to jeszcze napisał w tym pisemnym uzasadnieniu, to mówię, kurde, jakby jeszcze z tego zrobić historię na YouTube'a, i jak jadę do tej pani sąsiadki i ją przepraszam, na zasadzie, no patrzcie, tu mam wyrok, tu sędzia, no jeszcze napisał, że mam tą sąsiadkę przeprosić od głośników i zrobić jeszcze relację z tego, jak do niej jadę i jej kwiaty wręczam, przeprosinami za Wawel Jet Trader z wtedy, nie? Chociaż tak po prawdzie, no może ten szocik zostanie wyciągnięty, kiedyś pan sędzia mnie zajebie, no ale problem jakby cały z tą sąsiadką był taki, że ja się tam absolutnie głośno nie zachowywałem w tym mieszkaniu. Ja gadałem przez telefon, albo graliśmy w planszówki z ziomkami, a ona policję wzywała, że jest impreza i w ogóle. Oczywiście, to była kwestia budownictwa, gdzie były... O matrz, o Boże. To była kwestia budownictwa, gdzie te ściany były papierowe i jak ktoś piętro nade mną spuszczał wodę w kiblu, to ja to słyszałem w kuchni, jak robiłem sobie kanapkę. No nie było to super smaczne, nie? Więc rozumiem, że ja z moim mało donośnym głosem, jak gadałem przez telefon, no to ona to słyszała, ją to irytowało, no ale... Kurde, no taki mam głos, nie? No nie będę szeptem w swoim mieszkaniu gadał. To też, no trzeba jakoś... się pogodzić z tym, no jak chcesz całkowitą ciszę, a ta pani była ponoć taka, że ona zegary na noc wyłączała, że taka była bardzo przewrażliwiona na hałasy, no to, że jak ona sobie mieszkanie w takim bloku z papierowymi ścianami wzięła, no to kurde, nie najlepsza decyzja, nie? Jeżeli ma takie preferencje, no to gdzieś powinna, no daleko od ten, albo właśnie jakieś gdzieś, gdzie są grube ściany, albo gdzieś poza miastem, gdzie trochę ciszej będzie. No ciężko oczekiwać, że ktoś będzie szeptem gadał w swoim mieszkaniu. A wiecie, jeszcze nagrywałem. No to przy nagraniach, halo, halo, dzień dobry, wow, oczywiście, tam głośno. No ale to nie powinno być tak, że ja trochę bardziej głos podniosę u siebie w mieszkaniu i to powoduje, że policję ktoś na mnie, kurde, wzywa, że jest impreza, że się nie da żyć. I to nie, że po 22, nie, moi drodzy, to w dzień przyjeżdża 5 razy dziennie ta policja. Więc tam była grubo, no więc ja nie czuję, żebym tam bardzo miał za co przepraszać, szczególnie, że tych głośników tam nigdy nie odpaliłem. Ja tak naprawdę nigdy celowo jej życia nie uprzykrzałem, no to raczej była sytuacja, że mi było życie uprzykrzane tymi napadami policji na mnie. A ja, no w tamtych czasach, no moje imprezy to jak wyglądały, to przychodziło trzech kumpli, jedliśmy pizzę i piliśmy wódkę i zagadaliśmy. Tyle było szalonych imprez, no i tam jakoś muzy bardzo, ani nic. No tam na Sylwestra wiadomo, nie? Albo jakieś urodziny. Ale ja zawsze łaziłem po klatce, dawałem znać, tam uprzedzałem. I w ogóle staraliśmy się nie ten, jak ktoś przychodził, zwracać uwagę nawet. No to tam zamykaliśmy mordy, ściszaliśmy muzykę. Żeby nie było, nie? W myśl zasady, że do 22 można. A później no to już trzeba tam pomalutku, no też dać ludziom spać, no. I w ogóle, no żeby nie było. No z grzechów, co mogę się uderzyć w pierwszym, to zdarzało mi się nagrywać późno w nocy. No i mogłem być może podniesionym głosem trochę mówić. Ale zobaczcie, jaka to jest patologiczna kurwa sytuacja, że ktoś zbudował blok w ten sposób, że musicie się pilnować, czy nie gadacie za głośno. 23 w swoim mieszkaniu. Czynsz płaciłem wtedy 1600 zł za 42 metry kwadratowe, 3 metrze zaraz. To za tyle to pokoju w Warszawie chyba już nie dostaniecie nawet, nie? To pojebane. Policja mandacik za każdym razem odwracali uwagę raczej. No ja tam jeden mandacik przyniosłem. Oni też widzieli, że ta
pani wzywa policję, że ta pani wzywa policję, przyjeżdżają, no i siedzi trzech typów przy wódce, nie, i se jedzą jakąś dominos i osadnicy z Katanu są rozłożeni na stole, banda nerdów w tłustych włosach, nie, no to oni widzą, co się dzieje, nie, że to nie jest tak, że to jakaś patusiarnia starszej pani do kuli. Jezu, ale coś mnie dupnęło, o, ciemno przed oczami, jak na sparingu, czekajcie. 12 HP mam, to jest strasznie ciężko. No więc to było przejebane na przykład. No ale tam roczek pomieszkałem, potem landlord, mój wspaniały, była taka gadka. Ja do niego mówię, wie pan co, chcę być uczciwy, nie zostawić pana potem w takiej kiepskiej sytuacji, więc chcę panu dać znać wcześniej, tak 3-4 miesiące wcześniej, no że być może będę wypowiadał umowę, bo już byliśmy na etapie, że mieliśmy... Tam minął ten rok chyba i mieliśmy już jednomiesięczny okres wypowiedzenia, więc ja mu mówię, no najpewniej za 3-4 miesiące będę wypowiadał tą umowę. Więc niech pan sobie kogoś poszuka, jeszcze nie mam mieszkania, jeszcze nie szukam, ale pewnie będę to robił w takim razie. I landlord powiedział ok. I zadzwonił za 3 dni, dzień dobry, i mówi do mnie, dzień dobry, to ja panu bym chciał czynsz podnieść 1600 na 2400, a jak nie, to wypowiadam umowę. Ja mówię, no wie pan co, no to ja panu... Chcę być uczciwy, dzwonię do pana z dużym wyprzedzeniem, żeby pan z ręką w nocniku nie dostał, że za 3-4 miechy wypowiem i pan wykorzystuje te informacje, żeby mnie wyjebać, podnieść mi czynsz, bo wie pan, że dopiero za parę miesięcy chciałem ten i pan mi podnosi czynsz, a jak nie, to zjeżdżam za miesiąc? W domu, nudzę się, bo ostatni zgrzyt już dawno obejrzany, a tu taki fajny streamek wleciał z okruchami życia, uśmiechnięta buźka. No to prawda, prawdziwe okruchy życia, nie? No i co? No i landlord mówi, no rozumiem, szukro, powiem Tomku, po prostu bardzo szybko znalazłem najemcę, to coś tam popierdolił, nie? No ja mówię, dobra, gościu, elo. I no se tam znalazłem inne mieszkanko i spokoj, za 2400 to se znalazłem 70 metrów, też w fajnym standardzie i też niedaleko metra. No dobra, no trochę dalej, bo tam to miałem tuż przy metrze, ale w sumie dobrze wyszło, nie? Ale no ziomek się niefajnie zachował, no i tak się skończyła historia mojego mieszkania. Nieopodal słynnej sąsiadki. Słynna sąsiadka, słuchajcie. Z Warszawy. O, coś mnie dupnęło, bo tak mi pociemniało przed oczami. To nie, ja wczytam. Nie chcę tu głupio helta tracić, wiecie. Nie chcę, bo to... Kurde, bo to zaraz będzie jakaś trudniejsza. Kurde, skąd? Ja tu szczerze, gówno tu widzę. Tu. Tam jeszcze jedna. Pizdę! Wszystkie z przodu są, a ja się kręcę jak idiota. A, wszystkie tam z przodu płyną. A ja tam kminie, skąd te ryby? Skąd te ryby? Patrzę, czy się za plecami nie respią. A to z przodu wszystko na mnie leci. Dajcie spokój. To jest właśnie gra na Siriusie. Quick save'y co minutę, nie? Co minutę, co sekundę. Dobra. No ale chyba już lepiej, co? Lepiej? Troszkę nie lepiej. Nienawidzę pod wodą tutaj na poziomach takich grać. Co to w ogóle jest? Ciemno, głucho. Ryby, głupie. Dajcie spokój. Wypierdalaj. No nie, no coś mnie jeszcze. Nie, tu nic nie chcę tracić. Czy to prawda, co Zebo powiedział, że miałeś stosunek z mężczyzną? A miałem nie jeden stosunek z mężczyzną, mój drogi Drzewo. Co chcesz wiedzieć? Zapytaj, a ja odpowiem. Chętnie doradzę. Jeżeli tutaj, wiesz, rozważasz swój pierwszy stosunek z mężczyzną i jeszcze nie podjąłeś decyzji, w jaki sposób najlepiej to zrobić, służę radą i doświadczeniem. Kobietami nie pytam, bo to ci raczej nie grozi, ale tak to chętnie doradzę, nie? Dobra, F6. Aż się z tym gwizdem zapowietrzyłem. Aktyw, pasyw,
aktyw raczej jestem. Nawet jak czasami bym chciał, to jakoś tak zawsze wychodzi, że kurwa. Ale to większość facetów taka jest po prostu. Że tam, no ja to jestem switchem. A potem co do czego, jak przychodzi, to... No właśnie. No takie gadki. Nawet jakbym chciał po tej drugiej stronie barykady. No to jakoś tak potem, kurwa, nigdy to. Nie dane mi było, no przykro mi. Nie dane mi było. Nie dane mi było. Okej, chyba kończymy poziom. Chyba poziom. Czy przy okazji grania na YouTube biegnie jakiś Discord, że można było z tobą pogadać? Nie, nie myślałem o tym, bo po co wtedy wysyłać mi donaty z pieniędzmi, jak będzie można wejść na Discorda za darmo? Dajcie spokój, no. O, bardzo fresh air, o kurwa. No to dobry początek poziomu. Kurwi wije. Dobra, nie jest źle. Ty żyjesz? Jeden z drugim? Myślałem, że was tymi rakietami już zmolestowałem wystarczająco. Dobra, jeden żyje tylko. Czy mam 20-stronicowy papier na to, że jesteś biseksem? Mam 100-stronicowy. Udowadniający, że jestem. I że... Dobra, nie będę dalej kończył, bo to potem się źle zestarzeje. No, ale ja mam inne dokumenty niż Wojtek go. Ja nawet nie muszę mieć dokumentów, też się starczy na mnie spojrzeć, dajcie spokój. Dajcie spokój. Gwizdanie do mikrofonu anti-ASMR. Się boję się, to bardzo źle brzmi. Pewnie chujowo, co? Ja jeszcze nie umiem. No to jest taki świszczący, nieprzyjemny ten dźwięk, nie? No ale uczę się, uczę się. Klaudia już czasami podchodzi do mnie i mówi: możesz przestać? Możesz przestać? A ja mówię, no ćwiczę, no jak nie będę ćwiczył, to nie zacznę ładniej gwizdać. A on mówi, a możesz nie koło mnie? No ale tak to wkurwia, no bo ja chodzę, tylko wiecie, idziemy na przykład przez lotnisko z walizami, 20 minut do gate'a, może że nie do Pandora gate'a, a ja... Jeszcze tak nieudolnie mówię, próbuję zmieniać ustawienia dzióbka, nie, i tam... No ja się nie dziwię, że ją szlak trafia. Siemka Gimper, a może kiedyś na streamie Game Dev Tycoon albo jakiś Gimper Simulator? Chyba na razie nie mam na to vibe'u, ale w przyszłości nie wykluczam, mój drogi. Zobaczymy sobie, co to będzie. Dobra. Nara, reptiloidzie. Zadymka fiu fiu. Klaudia zamienia się w boomerkę. Ja... No jak chcę jeszcze kiedyś poruchać, to nie mogę wam powiedzieć, co na ten temat uważam. Ale ogólnie coś w tym jest. No. Ogólnie coś w tym... Co? Nie było cię tu wczoraj. Ale go zmiotłem! To było dobre. To było dobre. Prawda jak Sylwek brzmi. No ja po prostu każdego jak parodiuję. No to nie była najmądrzejsza decyzja. Ja każdego jak parodiuję, to... To w ten sposób po prostu. No bo to jest dla mnie głos, jak ktoś się czepia, no. I to pasuje do Sylwka, bo on się czepia, tak? Więc... No więc mówi takim głosem coś tam ten. Tak samo jak paraduje kogoś, że mówi coś głupiego, no to mówię takim głosem. No bo zawsze jak ktoś mówi coś głupiego, no to, to mówi się tak powiedzieć. No nie, no co za koszmarna mapa. Czekajcie. Babum. Babum! Dobra, kitram się przed tym czerwonym. Ej, ja mam strasznie mało zdrowia. Dobra, chuj, gramy. Trudno, nie będę już tyle quickloadował. No może będę. No zjeżdżać! Kurde, do rogu mnie zapnęło. Ja preferuję kobiety, a mi chodzi... No właśnie dlatego mówiłem, że co? Że niby jak miałeś ten... Chłopowi hemoroid pękł i musiał jechać do szpitala. Co ty mówisz? Uspokój się na tym czasie, Bartoszu Wojnarowski. Masz strasznie nieprzyjemne fantazje do czytania o nich, wiesz? Będę się troszkę zastanowić nad... Bo... Oj, byczku, plus jeden. Słychać byczka gdzieś. Co? Nie no, takiej bomby z zaskoczenia se nie da słychać. Ciosy nokautujące to te, których nie widać. Powiedział mi kiedyś trener Skrzecz.
Czy ja chcę się w tym babrać? Co wynika z tego tu? Chyba nie chcę. A może? Dobra. Okej. Wyszło spoko. Wyszło spoko. Fajnie, że zapoznałeś się z harmonogramem kolegi wczoraj. No właśnie, widzicie, dzisiaj ma na drugą zmianę, więc jest stream o 10. No i tak się zdobywa koneksję. Koop z Rywkiem, no wiem, będzie. Jak wczoraj na squashu? Zajebiście, chociaż nasz trener strasznie dużo gada. Ja też strasznie dużo gadam. I przez to nam trochę trening ucieka. I mam dużo naboju do tego. Może sobie postrzelamy teraz tym. I nam przez to potem trening ucieka, bo gadamy. On też jest gaduła i też jest podrywacz. A ja uwielbiam go. Pozdrawiam cię, Robercie. Robert jest ziomem. Jak kiedyś na Kahunie w Warszawie byście chcieli iść na trening, to idźcie do Roberta. Robert jest dojebany. I on zawsze ma takie teksty, że nie wiem ile on tam ma, kurczę, lat. No taki starszy facet już, nie? I cały czas stypiarki bajeruje sobie. Cały czas takie tekściki, nie? Ma, ale takie fajne, śmieszne, nie? Na przykład mówi, o Klaudia, bardzo miło cię widzieć, nie? Fajnie, że jesteś. A ciebie, Tomku, troszkę mniej. I tak tylko, żeby u Klaudii zapunktować. Mówi, no, dzisiaj trening, Klaudia super fajnie grała. No, Tomek jeszcze musisz popracować. I tak, kurwa, cały czas. I tylko oczko Klaudii puszcza, nie? Niesamowity jest. Uwielbiam Robsona. Super, cały czas jakieś historie opowiadał, jak tam opowiadał, jak ten... dzieciakowi swojemu tatuaż obiecał, że z nim zrobi. Potem jak się cyka, że to boli, a zostanie. A potem stary będzie i nie wie, czy to ładnie będzie wyglądać. Coś, rozminki, tak sobie wiecie. Pierdolimy sobie o różnych rzeczach. On mówi, ja to bym nie mógł. Tak jak wy w tym internecie, że cały czas oceniają. A ja mówię, nie, no, że ja mam na przykład taki wizerunek, że na luzie bardziej, nie? Właśnie trzeba nie zgrywać kozaka, to jest spoko, nie? On mówi, no nie, ale ja to wiecie, w takim dresie z psem chodzę w ogóle, jak żul jakiś wyglądam, to se mogę wyjść, a wy to nie możecie chyba, bo was będą oceniać. Ja mówię, nie, my też wychodzimy, potem się z nas śmieją trochę, jak gdzieś fota wleci, nie? No i że jest luz. On mówi, no nie, to ciężkie. Ciężką macie pracę, wam powiem, ciężką macie. Ja taki jest... Taki szczerze przejęty, nie? Że jego, on naprawdę tak uważa, że jego serio to jakoś tam męczyło. No Robert jest, no i jest zajebisty w squasha, swoją drogą, jest zajebistym trenerem, nie? Że on dobrze gra, jak nam zasuwa te piłki, albo jak nas tam wyzywa, jak coś robimy źle, no to nie no. On zawsze tak piłkę jest w stanie uderzyć, że zawsze mu poleci tam, gdzie on chce. No nie ma takiej opcji, że coś będzie inaczej. Zawsze mu piłka leci tam, gdzie on chce. No ja tak... A to już zrobiłem w tym save'ie, dobra. Mi się... Rzeczywistości mi się mieszają, nie? Co? Z tyłu też? Od kiedy? Dobra. O, właśnie, tak zaczniemy. Daj mi tu. O. Robert jest ziomalem. No i coraz lepsi jesteśmy w tego squasha, nie? Wywiad z postępem to złoto, bardzo mi się podobało, jak Robert coś opowiada i ty się śmiejesz, a Revo jest załamany. No to był top wywiad jeden. Top wywiad naprawdę zgrzytowy. No nie zrobiliśmy lepszego. Nie zrobiliśmy na razie lepszego. Nie wiem, czy ktoś Robercika przebije kiedyś. To miazga ten wywiad. Ja się tak się dobrze bawiłem. Ale wiecie, ile dyskusji to wzbudziło właśnie ten... Ja dawno nie miałem też tak, że na przykład wiesz, zrobiliśmy wywiad na zgrzyt i potem z Klaudią chyba z 2 czy 3 godziny o tym gadaliśmy. O różnych kwestiach, które tam były poruszane, w ogóle z różnymi losowymi osobami. Też potem jak się gdzieś widziałem, to no ten pasut, to pasut, tamto. Nie? I ja mówię, no i to znaczy, że był dobry wywiad. Nieważne, co tam można się zgadzać, czy się nie zgadzać. Wzbudził zajebiste emocje pod tym względem, że sprowokował do dyskusji, nie? To jest miazga. A ja się przy okazji, lol! Pluton, kurwa, formować żółwie, co tam się dzieje na tym niebie? Wiosna idzie, bociany wracają do Polski. Czy biorę Fina lub stosuję Minoxidil? Jak wygląda twoja rutyna? Poprzeszczepowo kolega pyta, widzę. To tak, ogólnie finasteryd brałem, ale androlog i dietetyk jednym chórem, niezależnie od siebie.
dosyć zgodnie mi powiedzieli, żebym odstawił finastery, to jest bloker DHT, który po przeszczepie włosów się przepisuje. Żebym odstawił, bo są jakieś syndromy odstawienne, właśnie teścia może ubijać, testosteron wolny, zresztą ja miałem trochę zaniżony testosteron, się zastanawiam, czy to nie przez finasteryd właśnie, przez stosowanie tego, a lekarze tam wiecie, ci od przeszczepu włosów to przepisują tam jak cukierki, codziennie 1 mg i jazda, nie? Klasyk. I faktycznie wstrzymuje to wytwarzanie DHT nadmierne. Początkowo u mnie na przykład podniosło poziom testosteronu i libido to mi tak wyjebało w górę jak 150. No ja chodziłem, o niczym innym nie myślałem jak o bzykaniu. No to nawet mówiłem fajny efekt uboczny, nie? Fajny efekt uboczny, że teścia więcej i w ogóle. Ale długofalowo, no mam wrażenie, że to nie najlepiej zadziałało, nie? Że długofalowo potem, jak ja zawsze miałem testosteron całkowity, taki na poziomie 600, 650, może 500, 550, jakieś niższe odczyty, nie? No to w pewnym momencie nagle zacząłem mieć regularnie 400, 350, 280 miałem jeden wynik, to już są takie niskie wartości. A wiecie, no lifestyle miałem dobry w tamtym czasie, że treningi, ale nie za dużo. Tak wszystko no zdrowo, no tak się prowadziłem jak zazwyczaj, a nawet lepiej. Ogarnąłem sobie ten bezdech senny, bo podejrzewam, że może przez ten bezdech mam zaniżony i dobrze było, no i tak... Co sadzisz no, o tym jest podejrzenie, że to ten finasteryd, nie? ...o nim na jakiś ala hate park, a potem założę się, żeby napisali, że wywiad z nimi zrobił kopię ob drugie zero. Historia lubi się powtarzać. Alternative reality. Co? Zaprosił tylko do artykułów o nim na jakieś ala hejba, a potem założę się... Nie no, gdzie on będzie z nimi rozmawiał? On ich grilluje sobie u siebie, nie musi ich promować, żeby na hate park ich brać, a w ogóle oni nie przyjdą. Więc to. No, a dziękuję za donecik. Ciekawości, Tomaszu, ile wydałeś na cały rękaw? A nie wiem. Uśmiechnięta buźka. Nie, ja nie pamiętam takich rzeczy. Ja mam... Dla mnie pieniądze w życiu są po to i po to dużo zarabiam na YouTubie, żeby właśnie nie pamiętać takich rzeczy potem. I jak płacę za rękaw, to płacę za rękaw. Jakoś tak... Nie wiem. Jestem odklejony, niektórzy są odklejeni pod tym względem, że jak mają siano, to sobie kupują jakieś kurwa Gucci, Fendi, drogie auta, Rolexy, inne gówna. Ja na przykład mam to totalnie gdzieś, ale... Jak mam, dla mnie to daje dużo kasy, że ja w ogóle nie myślę, jak tam sobie coś kupuję, nie? I potem nie pamiętam. Kompletnie nie powiem ci ile wydałem. Z 15 koła może. No może coś takiego. Nawet nie wiem ile ja mam za dniówkę tam u tej tatuatorki. Ale jak sprawdzałem to w miarę spoko stawka. No i tyle pamiętam, że sprawdziłem stawkę i że jest spoko. Nie no po co ja się tą dubeltówką z nimi biję, dajcie spokój. Odklejona warszawka, no. Tak, ale to jest to ja sobie pozwalam na to, mam tego świadomość. Ktoś mnie zapyta ile chleb kosztuje, ja powiem co ty pierdolisz, no że nie wiem no. Nie wiem, pamiętacie, jest ta scenka taka, jak Bill Gates... Czemu ja się nie mogę cofnąć nagle, no żeż... Bill Gates do Ellen poszedł i miał zgadywać ceny podstawowych produktów, no to on się przecież na debila wyszedł, nie? On nie wie ile mleko kosztuje, nic nie wie ile kosztuje, no to mnie byście zapytali, to ja to samo przecież. I wiem prędzej ile w Hongkongu kosztuje, bo z Klaudią nagrywaliśmy materiał do niej, że koszyki zakupowe. Sprawdzaliśmy z Hongkongu, nie? No to bardziej wiem, ile w Hongkongu kosztuje niż w Polsce. No i tyle. No, a co do tam jeszcze tych spraw, te finastery, ten. No więc teraz, najpierw odstawiłem, ale zaczęły mi się przerzedzać włosy, więc teraz tam biorę co drugi, trzeci dzień, tak. Z 2-3 razy w tygodniu i jest spoko. Tak jest w porze. Jeżeli o to chodzi, ale... Ale muszę to brać, bo przez te niedobory... To mi Androlox to TRT zaproponowała i no ten finasteryd git robotę mi robi po prostu, nie? Git, że teraz tak to 2-3 razy w tygodniu jest ok, ale to już są trudne kwestie, w ogóle jeżeli tam się nad tym ktoś zastanawia, to tylko z lekarzem w ogóle, nie bawcie się w to sami w żadne takie rzeczy i tylko nie z lekarzem od medycyny estetycznej, tylko jak jesteś chłopem i to robisz i nawet się decydujesz na takie rzeczy, no ja teraz to wiem, mądry po fakcie, że jak cokolwiek się bawisz w jakieś takie rzeczy, to tylko z andrologiem. I to jakimś takim sensownym najlepiej. Moja dziewczyna też ma na imię Klaudia. I ja również nie potrafię wyhodować pięknej brody. Dalej, mam super brodę. Bardzo mi się podoba. Mogłaby być lepsza, ale mam co mam. I jest w porządku. Jest to broda typu heavy bottom. Tak przeczytałem kiedyś na jakimś obrazku w internecie i mi się spodobało.
I mówię, o, nie mam gównianego zarostu, to zarost typu heavy bottom. Tak sobie mówię. Tak sobie mówię. Czy miałem kiedyś zieloną kupę? Dobra, czas chyba kończyć tego streama, jak już takie pytanie na czacie. Ale będę czas kończyć ten odcinek. Dzięki, zagrajmy z Gimperem. Elo.